Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Dead Space Remake, rozdział drugi. Zacznijmy sobie od zebrania broni. Wiem, że już pominąłem parę znajdziek, dlatego skupię się ogólnie na ukończeniu gry. Poza tym prawdopodobnie można w nowej grze plus sobie dokaczyć te znajdźki. Jeszcze musimy tylko się wyposażyć w nową broń. Okej. Okay. Czy tutaj nic nie ma? Możemy wrócić na pokład medyczny, ale po co? Nie, nie trzeba. Teraz możemy już sobie przejść. Co my tu mamy? Aha, ostrzeżenie, żeby ewakuować się z tej strefy. Odzywała się Daniels? Zaatakowały nas, a ona gdzieś pobiegła. Nie, cisza. Medyczny to jakaś rzeźnia. Zabarykadowali wejście do kostnicy. Do kostnicy? Tak. Ale tę barykadę mógłby pewnie zniszczyć, nie wiem, wybuchy z hydrazyną. Potrzebuje detonatora. Może defibrylator. Jak on może tam być? Isaac, ten, który nas zaatakował, przysięgam, że to był Chen. Ale widziałem, jak ginie. Jakąś kartę albo certyfikat bezpieczeństwa, tak? Kostnicę, może chcieli w niej coś zatrzymać. Mamy save, zróbmy. Zniszcz barykadę, okej. Podejdźmy do sklepu jeszcze. W sklepie możesz kupować, sprzedawać i przechowywać przedmioty, okej. 10 tysięcy, a ile mamy? 8200 ekwipunek, amunicji szkoda, aczkolwiek przydałby się nowy strój. A co to jest? Sprzedaj go w sklepie w zamian za kredyty i 2000. No i właśnie, i o to chodzi. Okej, kupmy. Kombinezon poziomu drugiego. To jest bardzo ważne. Powinienem już w pierwszym rozdziale to kupić. Ale to nie. Dobra, już nie mamy kasy. Więc lecimy. Fajnie to wygląda. Lubię eksplorować te miejscówki w tej grze. O, ten typek sobie puka w ścianę. O, tego nam było trzeba, staza. Okej, tam mamy znajdźkę. Tu trzeba przesunąć.
silnik. Zaraz ktoś idzie. Sam też zostałem spowolniony. Śmieszne. Okej, dobra. A może tak ma być? W każdym razie bez problemu załatwiliśmy tego przeciwnika i teraz tak. Tutaj mamy otwarte przejście. Dobijmy go już. Zakończmy jego żywot, bo i tak nie żyje. Nie, to zawsze nas uwalnia. To tak ma być. Nie zauważyłem tego po prostu na początku. Aha, nie mamy. Dobra, nie mamy uprawnień, dobra. Węzeł, fajnie. Będzie można dokonać ulepszenia. Akurat mamy warsztat, świetnie. No i dobra, i może ja będę... A, można kombinezon. Kurde, niepotrzebnie teraz ulepszałem ten pierwszy kombinezon. Wydałem kasę i węzły. Będziemy inwestować w broń. Szybkostrzelność. I tyle, i nie mam więcej węzłów. Teraz tak, co się stanie, jeżeli włączymy na przykład tutaj? Winda dalej nie działa, ale coś tam się, zaraz. O właśnie, do znajdźki, no dobra, też fajnie. Mamy dziennik. Podobno wyniki badań Harrisa są niejednoznaczne. Tak, to nawet za drugim przejściem lepiej grać, ponieważ mamy tutaj później już te uprawnienia. Być może, ale nie dostrzegłem niczego boskiego w tej krwi, w tych samobójstwach. Wszystko, lecimy dalej. Wróćmy do tej maszyny. Teraz przestawimy na prawą stronę. To powinno aktywować windę. Tak jest. Okej. Jest zabawa. Szkoda, że zwolnieniem nie trafiłem, no ale trudno. Się zmarnowało. Lubię tę grę, jest naprawdę przyjemna. Fajnie się zabija, fajnie się dobija, fajnie się ćwiartuje. Staza. Kurde, ile miejscówek do zwiedzania.
kolejny audiolog. Kredyty. No, jakiś tam robal. Ale nie wystraszył mnie. Szczerze mówiąc, nie zwróciłem na niego uwagi nawet. Tam mamy się dostać, ale zaraz, jeszcze momencik. Bo ta lokacja jest spora i tak. Tam byliśmy, a co tutaj? Stędy przyszliśmy, tak? Dobra. Chciałem się upewnić. To lecimy dalej. Safe? Pewnie skorzystajmy. Tam zamknięte na razie. Pewnie ktoś zaraz wyskoczy. Nawet chciałbym, żeby wyskoczył przed drzwiami. Nie. O, próżnia. Dobra. Dobra, a jak się poruszamy w nieważkości? A, na razie nie mogę jeszcze latać. Po prostu mam przedostać się dalej. O! Przewodnik. Półprzewodnik. Czyli będziemy mogli sprzedać kosiejki, trochę pozyskać w ten sposób. Wyjście z próżni. No i wyjście z próżni. Aha, teraz możemy latać. No i zobaczmy, pierwszy raz to widzę. Czyli tak, poruszanie się, przyspieszanie. A jak... Aha, po prostu kamerą, dobra. Tak, można, dobra. Fajnie, a zaraz, a czy tutaj nic nie lata? No właśnie, no właśnie. A gdybym tym pomiotnął o ścianę, to stracę ten przedmiot? Nie. No i fajnie. Okej, okay. Rozejrzyjmy się jeszcze, może coś tutaj lata, o właśnie. Trzeba korzystać z darmowych przedmiotów i zbierać jak najwięcej. To już chyba by było na tyle. Fajnie się lata, bardzo sprawnie i łatwo, trzeba przyznać. Wyjście z nieważkości. Okej, przedmioty. Fajnie, że tak dużo tych przedmiotów. Jest zbieractwo konkretne. O, i tutaj możemy właśnie za pomocą telekinezy. Kasiejkę. I tak też występują znajdźki. Były w pierwszym rozdziale. Co najmniej jedna. Nadal utrzymuję pozycję. Co się tam dzieje? Znalazłeś Nicole? Jeszcze jej nie widziałem. Ale znalazłem hydrazynę. Powinna podziałać na barykadę. Muszę tylko znaleźć defibrylator. Dobrze. Śpiesz się, Isaac. Aha, czyli teraz jeszcze defibrylator. Ale ominąłem tu jedną znajdźkę.
Wejście w nieważkość. O, jest ten. Udało się trafić. Okej, nie będę marnował już więcej. Nie no, konkretny remake. Naprawdę bardzo dobra gierka. Złoconym statkiem. Sprawdzę to. Przejdźcie w próżnię. Okej. Nie do końca wiem gdzie. Tam gdzieś. Co to? Wyjście z próżni. To i też się nie dostanę. Co to? Deptaj. Tak jest. O, co to lata? Jakieś pudełko? Maseczki. Bardzo na czasie, bym powiedział. Zobaczenie nie ma. Wyjście z nieważkości. Snajdźka leży, kolejna. A nie, to tylko schemat. A, to bardzo dobra znajdźka. Też. Schemat amunicji. Okej, to by było na tyle. Tutaj lecimy dalej. Fajnie. Fajnie, że co chwilę mamy tych przeciwników też. Mamy sporo amunicji, no jest przyjemnie. Chociaż amunicja już się kończy, z tego co zauważyłem. Ale mamy jeszcze drugą broń. Zaraz coś przyformimy też pewnie tej amunicji. Każą nam iść tam, to najpierw sprawdźmy drugą stronę. Staza. Aha, tu się zawróciłem, dobra. Drzwiami oberwałem. Nie wiedziałem, że tak można.
trzeba uważać. Niebezpieczne drzwi. Aha, tutaj jesteśmy. Wróciliśmy. Dobra, zróbmy save'a. Szybkiego. Przebijanie i rzucanie. Za pomocą kinezy możesz chwytać luźne obiekty, rzucać ostrymi obiektami we wrogów, aby ich przebijać. A, fajnie. Co byśmy mogli tutaj takiego znaleźć ostrego? Aha. Dajcie kogoś. Wykryto groźną anomalię. Aktywacja kwarantanny. O kurde, ale to jest kozak. Nie no, o, osiągnięcie za to też było. Broń muszę zmienić. O kurde, ale mnie zaskoczył. Przybiłem go. Okej, spokój. Nie jeszcze. Bo ja już nie mam amunicji. Ale nie, mam bardzo dużo jeszcze amunicji do tej broni. Dobra, to teraz spokojnie, rozejrzyjmy się. Weźmy to. Można to jeszcze odebrać? Kurde, fajne to przybijanie jest. Tutaj mamy, dobra, w razie czego. Okej. Co my tu mamy? Tam mamy jakąś windę, ale jeszcze na pewno się przejdę, bo straciłem sporo energii. No muszę przyznać, że nie pamiętałem naprawdę o tym przybijaniu, ale jest to tak fajne. Trochę jak z Painkillera ta kołkownica mi się przypomina. Co tam masz? Co? Dobrze, że akurat podszedł.
Ale przyjemnie. Okej, jest już spokój. No. Nic już nie ma? No dobrze jest się upewnić. O, mogłem przybić. I tutaj było doładowanie stazy też. Ależ, że tego nie zauważyłem. Dobra. Zanim jeszcze... idziemy dalej, to rozejrzyjmy się. Mamy tutaj audiolog. Poza tym tu mamy znajdźkę, czyli kredyty. O, kolejny audiolog. Doktor Mercer, skopiuj na mój bezpieczny terminal. Przekonałem Jurgensa, żeby przekazał mi nagranie z kolonii. To niebywałe. Zbieractwo jest świetne w tej grze. Nieprzesadzone, w sam raz po prostu. Transformacja tych górników przeczy samej śmierci. Kain opowiada się za rozwagą. Może tych audiologów trochę tylko za dużo, okej. Który nazywa nekromorfami. To dziwne. Tutaj, a co jest tam? Aha, dobra. Stąd przyszliśmy. Kurde, śmieci. Na naszej drodze. A dobiję jeszcze raz. A zaraz tutaj jeszcze chyba... wcześniej. Albo jeszcze nie byłem w tej lokacji. Będzie lokacja z zadaniem pobocznym. O tym myślę właśnie. Ale być może jeszcze nie byłem w niej. Mam jakieś węzły? Nie mam. Szybki. Cześć. Pewnie zginiesz za chwilę. Z tyłu, z tyłu. A, nowe potworki, no tak. Te z mackami. Się przyda nam już piła. Musimy poczekać, tak? Aż się rozprawi z nim. A teraz my musimy z nim się pobawić chwilę. No widzę, widzę ciebie. Nie uciekaj. Skubany, mocny. Mogłem z karabinu. Kolejny dziennik. I winda.
dobra, mocne to jest. Sporo mi amunicji na to poszło. Dobra, rozejrzyjmy się, może coś znajdziemy. Oczywiście, że tak. Świetnie, świetnie. Do piły nic, okej. Kredyty. Emergency shower. Chyba nie musimy się kąpać. Może mu już wystarczy tego prądu. O, defibrylator, dzięki temu zdobędziemy. No właśnie. Jak sytuacja u ciebie? Znalazłem defibrylator do zniszczenia. Świetnie. Już tam wracam. Tylko ustaw odpowiednie napięcie. Nie stracę nikogo więcej. Tak się zastanawiam, gdzie idzie teraz ten niebieski kabel. Kurde, oberwałem drzwiami. Zapominam, że trzeba uważać na śmiercionośne drzwi. Kogoś słyszę? Coś lezie. Ja wiem, że każe nam tam, ale chciałbym zobaczyć, czy tutaj może gdzieś ten niebieski kabel, chociaż nie. No dobra. Wróćmy. Zostawmy tak. Okej, rozejrzyjmy się. Fajne jest to, że pod nogami nawet puszkę można kopnąć. No dobra, ja prawdopodobnie już tu byłem, ale jeszcze... Tak, tak, tak. To jest ta miejscówka, dobra. Staza. Ale to jest świetne włączenie tych dwóch rzeczy i zwolnienia czasu i później odcinania kończyn. Fajna sprawa. O, mam do piły. Na razie może będę i tak z tego karabinu strzelał. Ale to co na pewno warto zrobić, to stadę doładować. Skoro jest obok. A, tutaj jestem, no tak.
kurde. Nie mam energii, żeby doładować. Pamiętaj, gdy dotrzesz do kostnicy, znajdź ciało kapitana Mafaya. Kolejny węzeł. A komputer będzie full. A, certyfikat potrzebny, kurde. Szybciej zdobyć ten certyfikat. Znajdź ciało kapitana Mafajasa. Skopiuj kody z jego RIG, a komputer będzie full. Okej. Czyli tutaj mamy zadanie poboczne. Musimy tutaj obejrzeć cały ten hologram. Mówi starszy oficer medyczny. Medyczny jest przepełniony, potrzebna pomoc. Spójrzcie na jego rany. Nie damy rady z tyloma ciężkimi przypadkami, a dowództwo nie mówi, co się dzieje. Dostał drgany. Może zostało mi trochę PHD. Okej, mamy nowe zadanie. To co najgorsze, teraz mamy tego przeciwnika. Dwóch mamy. Mamy tu doładowanie stazy może? Okej, ten zaoddał. To nie wszystko. To dopiero początek. O kurde! Zrobiło się poważnie! Żeby czymś rzucić. Kurde. Koniec? Nie, jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Dało się. Wow. Co za rzeźnia. O, mogłem tutaj przybić. Ups. Nie tak to miało być. Okej, mamy to.
wymagane uprawnienia z poziomu drugiego. Okej, kredyty. Co my tu mamy? Pewnie będziemy mieli całe mnóstwo przeciwników. Okej, sobie trochę energii podładowaliśmy. Fajne jest to, że spadają te ciała jednak. Fajne. Ta dbałość o detale. Co to? Aha. A ciekawe, czy nim mogę ogólnie rzucić? On jest taki mały i żeby nim pomiotnąć o ścianę na przykład. Nie można nim pomiotnąć. Sprawdziłem. Jeszcze żyje. No odporny jest ten mały. Dobra, piłę teraz będziemy używać. Zużyłem prawie cały karabin. Zawróćmy, zobaczmy, czy... To wszystko jest dobite. Chyba tak. Co my tu mamy? Energia. Podwójna. Bierzemy. Mamy całą. Świetnie. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj. Możemy aktywować. Odebrano wezwanie ochrony. Zostawiliście mnie. Obudziłam się w ciemności, słysząc, jak drapią w ścianach. Jak szczury. Na pewno jeszcze coś tutaj znajdziemy. Skurwiele. Powycinam je. Powycinam je. Fajne jest to, że Isaac jest naprawdę bardzo szybką postacią i tupiemy. No tak, komentarz był odpowiedni. Ale przedmioty. Wow, i węzeł nawet. Nie no, świetna miejscówka. Bardzo bogata. Wykonywałeś zabieg, więc zostawiłem to Warwick. Zbiornik tlenu. Dostałem najnowszy raport z EGIS-7. Sytuacja jest gorsza niż przyznaje kapitan Mafias. Już 40% populacji kolonii wykazuje symptomy. Depresję, halucynacje, agresywność. Ludzie tam umierają. Wiem, że to jest jakoś powiązane ze znakiem, ale mam za mało danych. Mercer, być może się myliłem. Przeładujmy przy okazji, żeby mieć gotową. Ten pacjent, Brand Harris, może być naszą ostatnią nadzieją. Co ona ciekawego robi? O, proszę. Okej. Tego się nie spodziewałem.
Mamy sejwik. Oczywiście skorzystamy sobie. Fajnie, fajnie to wygląda. Musimy... teraz znaleźć... O, właśnie. Daleko nie trzeba było szukać tego szczęścia. Latać? Przecież niekoniecznie. Kredyty. Tutaj możemy wejść. Nawet musimy tutaj. Aha, takie coś. Z tego cosia powstało coś takiego. No ciekawe, ciekawe. Lepiej ja wyjdę, no właśnie. Jest. O kurde. Ej, zaraz. Pełzaki moje by. Moje wypełzaki! Fajnie. Okej, a co to tam się błyszczy? Proszę bardzo, nawet w taki sposób są pochowane gdzieś tam głęboko. Isaac, jak sytuacja? Masz Rick kapitana? Mam. Szufa. Już nadaje kody. Hammond, widziałem to. Coś latającego zmieniło ciało kapitana w kolejnego stwora. To samo musiało spotkać Chena. Cholera. Może ale nie mamy uprawnień. Gdzie jest Daniel, kiedy jej potrzebujemy? Wracaj na posterunek ochrony, tam jest bezpieczniej. Przynajmniej nadam ci wyższe uprawnienia. O, pięknie. O to właśnie chodzi. O te kurde uprawnienia. No i świetnie. Mogłem się zawrócić w sumie. Ciekawe, czy mogę się zawrócić, bo tam chyba były szafki. A, już pewnie nie będę mógł się zawrócić. Isaac? Jestem. Co się do cholery dzieje? Według komputera silniki i simuli nie pracują. Tracimy orbitę, opadamy na Aegis 7. Boże, muszę iść na inżynierski. Nie ma na to czasu. Ta stacja kolejki nie działa. Chyba, że... Tutaj. Wróć na startowy. Stamtąd cię poprowadzę. Jeśli ten raport się nie myli, to jest skrót na inżynierski.
Okej. Zaraz ja się zawróciłem. Ale to może i dobrze właśnie. Teraz mogę sprawdzić jeszcze, czy tutaj nie było szafek z uprawnieniami przy okazji. Nie, tu też winda, dobra, nie było. No robi się coraz ciekawiej, muszę przyznać. Gierka jest naprawdę dobra. Mimo, że jest to ta sama gierka, ale ten remake jest naprawdę bardzo dobry. Teraz tam widzę... A, szafkę z uprawnieniami. No właśnie, no właśnie. I pięknie. Pierwsza moja szafka. A tu mamy 1200 kredytów. Proszę bardzo. A jest jeszcze... A, tutaj drugie trzeba. Upoważnienie poziomu drugiego. No dobra, trudno. Ale tutaj mogę węzeł wziąć już. Fajnie. A co tu się działo? Czemu tutaj... A, no tak. Tutaj ta bomba była. Dobra, zanim pójdziemy, zróbmy save to raz. Albo zaraz, najpierw może zajrzę do sklepu i wtedy zrobię save. Schematy dostaliśmy. To są nasze rzeczy. Nie, nic chyba nie będę kupował. Można sprzedać? Nie, nie można. Mogę sprzedać tutaj to. Właśnie. A co to takiego? A, do stołu muszę to zanieść roboczego. Będziemy mogli poszerzyć ścieżkę ulepszeń. I uzyskać dostęp do ulepszenia specjalnego. Fajnie. Okej. Okay. Teraz w takim razie może save'a szybkiego. I wracamy do kolejki, tak? Startowy, sterowanie kolejką. Startowy, sterowanie kolejką. Okej, okay, rozejrzyjmy się. O, tu możemy otworzyć teraz. Thank you.
tak, stoimy z amunicją, załadujmy sobie, skoro mamy chwilę. Energii by się przydało trochę. Straciłem i odzyskałem to, co straciłem. No ale są jeszcze kredyty. I pociski. O, jest kolejny hologram. Musimy znowu obejrzeć. Aha, i sobie poszedł gdzieś tam, tak? Zanim pójdziemy tu... Pójdziemy jeszcze tutaj. Co my tu mamy ciekawego? Tak, dobra. Czyli idźmy do miejsca docelowego. Pewnie zaraz już będzie koniec rozdziału ogólnie. Tak mi się wydaje. Isaac, według raportu o uszkodzeniach za drzwiami do hangaru jest zepsuta winda towarowa. Otwieram je. Przejście w nieważkość. Okej, rozpoczyna się kolejny rozdział, dlatego ja sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!